zeszłym roku, tak i w tym roku, telewizja Asta na Woodstocku, nawet się rymuje. Dostaliśmy akredytację, bardzo ciężko jest o taką akredytację, gdyby wszystkie media z całej Polski i nie tylko, z Europy i ze świata chciałyby taką akredytację, byłoby tutaj prawdopodobnie więcej dziennikarzy niż Woodstockowiczów. Dzisiaj jest piątek, wczoraj cały dzień padało, jednak nikogo to nie zniechęciło. Wszyscy Woodstockowicze mają jak zwykle bardzo pozytywne nastawienie. Za chwilę zaczynają się koncerty. Zobaczcie, co tutaj robiliśmy. In a sweat soaked state, your body reeks of beer. You don't know where your wallet is or how you got here. You scan the place and you see the faces. There's none you recognize. Say this must be what it's like to die. Your morning starts off like a blur, like it never did occur. Coming home for lunch so you can get some lunch from her. In your bed with another guy, she looks you in the eye and says, this must be what it's like to die. What it's like to die. It's like a television infiltrating my mind. The hole in the wall is the news on channel 9. What it's like to die. It's like a paranoia locked inside your mind. Panie dyrektorze, od wielu lat współpracujecie ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej odnośnie meczy, które tutaj się odbywają. Od ilu lat? No już praktycznie w ogóle od początku, kiedy to przystanek Woodstock jest w Kostrzynie, tak? Dzięki współpracy w ogóle z panem Leszkiem Naranowiczem, w ogóle, którego naprawdę szczerze podziwiam za jego piękną inicjatywę, za propagowanie w ogóle aktywnego odpoczynku wśród Woodstockowiczów, którzy chcą właśnie pokazać, że sport także jest bardzo ważnym ogniwem tego przystanku. Corocznie turniej w ramach wykopy racji stadionów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. My jako Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie wspólnie z burmistrzem miasta Kostrzyn, panem Andrzejem Kuntem, wspieramy tę inicjatywę. Fundujemy nagrody, puchary najlepszych drużyn. Cieszymy się bardzo, że ta idea ma duże poparcie i naprawdę to jest impreza godna do naśladowania. Który raz bierzesz udział w mistrzostwach? Nie, na Woodstocku jestem szósty raz, a pierwszy raz biorę udział w tej imprezie. Z jakiej drużyny jesteś? FC Gniemoc. Wygraliście teraz. Trzecie miejsce. Niestety, ale obiecujemy, że za rok będzie po prostu podium z pierwszym miejscem. Czyli w tym roku na scenę nie wchodzicie? Niestety nie udało się. Dlaczego bierzesz udział w tych mistrzostwach? Fajna zabawa, fajny klimat. Czemu nie spróbować? Czyli na Woodstocku nie tylko muzyka, również sport. Można tak powiedzieć, jak najbardziej. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Janek, który raz jesteś na Woodstocku? Pierwszy. Jak ci się podoba? Jest super. Co ci się podoba najbardziej? Atmosfera. Czy jest tu bezpiecznie dla dzieci? Tak. Czyli nie ma się czego bać, nikt nikogo nie bije, jest fajnie. Nie ma, jest fajnie. Uszy cię nie bolą? Nie. No właśnie, turniej jest pod hasłem Wykopmy rasizm ze stadionów. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się na współpracę ze stowarzyszeniem? Same dobrze wiemy po prostu w ogóle, co to znaczy rasizm w obiektach sportowych. Wielokrotnie kibice piłki nożnej byli świadkami w ogóle naruszeń w ogóle antyrasistowskich w ogóle. Tutaj ta piękna inicjatywa jest wsparciem, że czy biały człowiek, czy czarny, czy żółty koloru jest wspólnym dobrem
tej ziemi. I każda inicjatywa w ogóle, gdzie w wielu drużynach piłkarskich grają różnokolorowi, widać, że tutaj wsparcie w ogóle tej trasy, w ogóle wszystkich ludzi jest bardzo cenne. Nie ma żadnego podziału. Wszyscy są równi sportowo i bądźmy z tego dumni, że właśnie ta inicjatywa w Kostrzynie też ma charakter propagowania, żeby walczyć z rasizmem na obiektach sportowych. Jump in the hole in the middle of your room and collapse in a natural disaster. Painted, plaster painted images are dripping from the wall. This must be what it's like to die on pills and alcohol. Z jakiej drużyny jesteście? AC Pajace. AC Pajace wygrało tegoroczne mistrzostwa. Jak się czujecie? No świetnie, nie spodziewaliśmy się, że tak na pierwszy raz, bo to nasz pierwszy występ dopiero tych zespołów. Nazwę wymyśliliśmy 5 minut przed zgłoszeniem, więc... Dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym turnieju? No, lubimy grać w piłkę nożną, po prostu. Uważacie, że akcja antyrasistowska dotycząca tutaj piłki nożnej jest w porządku? No jak najbardziej. Jest najbardziej, jest świetna. I co? Jutro wychodzicie na scenę, nie boicie się? Ani trochę. Nie ma czego się bać. My już dzisiaj chcielibyśmy wejść. Bardzo się cieszę, że wygraliście. Gra była fair play i życzę jutro fajnych wrażeń na scenie. Dziękujemy. Dziękujemy. Po wczorajszym dniu, pierwszym dniu przystanku Woodstock. I powiem tak, jeżeli tworzą się legendy festiwali, to przenosi dzień był takim dniem tworzenia kolejnej legendy, tym razem i kolejnej o przystanku Woodstock i legendy o tym, że festiwale rockowe mają ogromną moc. W ciągu 22 lat organizowania przystanku Woodstock ten dzień wczorajszy był absolutnie najbardziej hardkorowy. Był niesamowity, był bardzo dla nas trudny i dla publiczności, dla mnie, dla całej ekipy, która zabezpiecza przystanek Woodstock, dla wszystkich służb i zdaliśmy ten egzamin na 5 z plusem. Tutaj jeździmy cały czas po całym terenie i widzimy, że ludzie pozdrawiają nas i mówią, wytrzymamy, nie wyjeżdżamy stąd, nie musimy stąd wyjechać, nie mamy planu wyjazdu. Dzisiaj pogoda będzie dużo lepsza, sami widzicie, może jakieś przyrodne opady.
koncercie zespołu TZN Xenna na małej scenie na Woodstocku. Z nami wokalista Zygzak. Cześć. Zygzaku, który raz na Woodstocku? Drugi. Poprzednio na której scenie? W Wiosce Krishny, jako ostatni zespół w dniu 1 sierpnia na naszą prośbę. Jak wrażenia? Gdzie się lepiej grało? Wiesz co, i tu się grało bardzo dobrze, z tym, że tam, ponieważ graliśmy na końcu, po prostu było mnóstwo ludzi. Tutaj godzina 16, to są jakieś tutejsze obyczaje, ale wiesz, my gramy czasami dla 50 osób, także super było, ja nie mam nic do złego do powiedzenia. Świetnie się bawiłem, świetnie mi się śpiewało, dużo znajomych twarzy pod sceną, a zawsze dobrze robię. Że z Czcianki, właściwie z Czciamajki. Dzisiaj na Woodstocku na scenie Kryszny już za nami projekt Czciamajka. Zespoły z Maza, Bezdżask, La Machette i Zienzu razem na jednej scenie. Jak się bawiliście wspólnie, młody? No wyśmienicie, co tu powiedzieć. No, pierwsza taka inicjatywa, bardzo słuszna i pierwsza taka świetna wspólna zabawa. Nic, tylko sobie pogratulować. Długo się przygotowywaliście do tego projektu? Czy wiadomo, w Czciance każdy ma swoje próby, każdy ma swoje dni wyznaczone. Spotkaliśmy się kilka razy. Oczywiście, żeby to wszystko zgrać w jedną całość, żeby to był jeden spójny koncert. Ale czy długo? Ciężko to określić, czy to było długo. Kilka prób, bo próbów nie mamy wspólną. No właśnie, to jako jedna kobieta z tyloma panami. Jak sobie dawałaś radę z nimi? Nigdy nie zadaję sobie tego pytania, czy daję z nimi radę, czy nie. Po prostu żyjemy razem i musimy po prostu sobie radzić. Wspólną projektu Czciamajka? To jest trudne pytanie. Najpierw trzeba ochłonąć po tym koncercie. To był plan na jednorazowy występ na Woodstocku, a zobaczymy, co z tego wyjdzie, gdzieś tam wyniknie później. Być może jakaś tutaj Jacek z Nyska TV zasugerował, być może jakiś wspólny Czciamajka tour. A czy jakaś płyta, to już w ogóle są plany chyba bardzo dalekosiężne, ale na razie się jednak skupiamy na swoich jakby indywidualnych projektach. No to co, ja wam bardzo gratuluję, bo koncerty były jak zwykle genialne. Do zobaczenia na następnych koncertach. Mam nadzieję, że w Pile również niebawem. Do zobaczenia. No, do zobaczenia. I'm gonna make you mine.
always got to be something that seems to happen somewhere else. For God's sake, don't you realize that I still hear that call? You think you're so brave just to go running to that which beckons to her soul? From the valleys of green and of gray.